Mano, mordy, wujo James, słuchajcie, stała się wykopomna chwila. Wbiłem 2000 puch w naszą grę. Coś wspaniałego, brawo. Ja, łapa siedzi. 2000 wczoraj na live poszło, także 6 winów z rzędu, i ja Wam pokażę ostatnią grę, która mi to dała, pokonując lawę. No to jest coś pięknego, no może być coś piękniejszego, pokonując lawę. Pobicie swojego personal best o ponad 200 puch. No nie może być tu raz dwa 3, cztery pięć sześć win strike z, z rzędu in arrow. Patrzę, teraz 200, przepraszam, 2008, a rekord na koniec są był 1804. Może jeszcze za kilka dni bym ten yy, troszeczkę poprawił ten mój rekord 2008, albo i bym się zesrał i spadł. Natomiast jutro lecę na wakacje. Także raczej będę offline przez 7 dni. Jeżeli coś się zaloguje, może jakiś dać request, grać raczej nie będę. Także e, to po prostu zostanie już na moim profilu: będzie ulepszona odznaka, badge, także znaczy badkę, odznaka. Po prostu rekord na profilu będzie ulepszony. A my, skoczmy sobie do gry. No właśnie, ostatnie, która dodała, żeby ją ja pokazać, czyli na lawę. Pokonana lawa. Przy okazji pamiętajcie o łapce, komentarzu, za zasięgu, chociaż zasięg to duże słowo, ale lecimy powoli po te subskrypcje na tym YouTubie. W tym miesiącu straszna lipa ogólnie, jakaś, maj taki może jest, po prostu i cyk od razu lawa first play, klasycznie. No nie był jakiś wybitny gracz, szczerze powiedziawszy, bo na przykład kompletnie zignorował chyba Gobin Hata. Albo później Gatomstone'na. Nie wiem, nie pamiętam już. Tu od razu leci grubo balon plus lawa, Elo, 320 0 Na szczęście nic nie dorzucił. No, mój Fenix oczywiście był słaby, mógł być dużo lepszy, jakbym go dał niżej i żeby ciągle się targetował na balonie, byłoby lepiej. No przyjąłem parę hitów, dał zapa. Prawa strona, zobaczcie, jest wszystko naładowane. Odpalam Ability. On daje barby. Myślałem, że tu wpadnie mi lepszy damage. Jakbym rzucił barela. Byłoby lepiej, nie dorzuciłem tego barela, trudno. Na spokojnie jeszcze zagrałem, ale i tak miałem, no już powiedzmy przewagę małą, bo małą, ale była. Tak, a wy napiszcie, czy ile macie pucharków, co tam, czego oczekujecie w przyszłym sezonie. Pamiętajcie, jest update, w przyszłym sezonie jest balans. Czerwiec będzie normalnie bardzo, bardzo intensywny. Nowa gra będzie, także wszystko będzie w czerwcu. I wakacje będziecie mieli w czerwcu. No Chyba, że już nie, nie uczycie się, no to może urlop. A ja tutaj, Hop. Hat, oczywiście, on dał tom, tego Tombstone'a. Tombstona. Ja Skeleton Kinga. Zastanawiałem się, czy ma e już chyba na ręce. Dał miniony, ja chyba się odpalę. A, jednak nie, ale to zrobiłem tranquilo, na spokojnie. Lava była na wieży, Fenix był. On tutaj sobie zapował, nie trafił jednego Pirgoblinka i tu zrezygnował z obrony. Bo w sumie ten Inferno Dragon by mi nie pomógł. No i nie zdążyłby z Barbarzyńcami. Minut do końca, ale razy dwa. No i w takiej sytuacji James ma taktykę defense, defense, defense. Wiedziałem, że ma Fireballa i zapa. Yy, ile by tam, to, to ponad 300 chyba robi <coughs> yy, damage'a. Ciężko mnie nie nie pamiętam ile. Dałem wyżej. Raz Kalę, bo, bo chciałem, żeby nie zfireballował mi wieży, aczkolwiek i tak to zrobił. Natomiast targetował Goblin Hata, 40 sekund. Ja tu ability chyba, czy nie? Jest ability, tak. Cyk. No i trwa 30 sekund. On jeszcze podejmie próbę jakąś. Nie, on chyba teraz poszedł na defense. Tak jest, jeszcze firebola. W to rzuci Propablis, z tego co pamiętam. 20 sekund. hop nie ma eliksiru. Ja już tam poisona. On raczej. A, no, może nie wiem, czy on coś zrobił, czy nie. 15 sekund. 3, 6, 1 na wieży. To na pewno nie jest na firebola i na zapa. Dał lawę na most. 10 sekund. Ad blokuje. Jest Fenix. I tym oto sposobem wbijam 2000 pucharków. pocharków. Tak, fajnie, fajnie, fajnie. Nie sądziłem, że mi się uda, natomiast no, ten mój deck, no trzeba powiedzieć, że jest broken. Naprawdę, jak nie wiecie czym grać, a macie sporo kart na max i na przykład coś w tym stylu, no to ten deck oddaje, naprawdę. Goblin Hut jest, o, jest OP. Phoenix też jest OP. No, 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 wszystko tu jest, naprawdę synergia fajnie. No oczywiście najgorzej macie jak ktoś ma earthquake plus hogi, to jest dramat. Dramat! Ja miałem taki jeden mecz właśnie na e, e, earthquake plus hog. Tu, hog e, plus earthquake, to ja takim, na farcie takim to wygrałem, że to głowa mała. Tutaj zagrałem sobie z, z Jareczkiem, tutaj zobaczcie, no tutaj zobaczcie, typa pokonałem 181 turnament finish. 250 klasików, nie, i został zjedzony przeze mnie. Powiedzmy zjedzony, także fajnie. Ja kończę w tym sezon, w, sezon no, w tym miejscu, w którym teraz jestem. Może dzisiaj jeszcze odpalę, no zobaczymy, jakiegoś klasika co wyżej. A tak to jestem rad, jestem rad. rad, Udało się 2008, puch. Super. Życzę wam powodzenia. Oczywiście ostatni ty tydzień puszujcie, tak dalej, tak dalej. Trzymajcie się ciepło. Ja jakieś tam Pozdrowienia z wakacji podeślę na Twittera, także obserwujcie też na Twitterze. Komentarz, like, tak samo dla zasięgów, powiedzmy w cudzysłowie. Trzymajcie się ciepło i zwarte mordy. Jolo!